Okej, witam wszystkich. Dzisiaj kolejny filmik z rozkminy naprawy tego laptopa Samsunga NP 550 P5C, dokładnie taki model. No, jak już wiecie, uwaliłem kość BIOS-u, wgrywając do Samsunga BIOS Acera i na Allegro zakupiłem taki programator w celu właśnie próby naprawienia tego BIOS-u, wgrania, co wiąże się jeszcze ze zdobyciem odpowiednich SAD-ów do tego BIOS-u laptopa. No i dzisiaj już mi przyszła ta paczuszka. Fajnie, szybko, paczkomaty dają rady. I to wygląda tak, jak tutaj teraz to widzicie. Cena 18,99, także myślę, że bardzo mało. Pewnie na AliExpressie można to jeszcze taniej kupić, tylko wiadomo, czekałbym z miesiąc przynajmniej. No, podejrzewam, że na AliExpressie w granicach 7 zł to będzie kosztowało, choć mogę się mylić. Może być troszeczkę drożej. Tak to wygląda. Paczka leży już u mnie na stole, ale najpierw sobie przyjrzyjmy tą aukcję z Allegro. I tutaj jest opis i tak dalej. Program i sterowniki wysyłamy na życzenie kupującego na e-mail do pobrania. Powiem Wam tak, pisałem już chyba 2 razy, żeby mi wysłali program i sterowniki. Żadnej odpowiedzi nie dostałem. No, troszeczkę nie fair ze strony sprzedającego. Może nie mają czasu, jeszcze sobie poczekam. Może będzie też w tej paczce na kartce jakiś adres do pobrania tych programów i sterowników. Chociaż można znaleźć bez problemu je w sieci. I podejrzewam, że jeszcze chyba będą nowsze wersje niż oni by nam wysłali. Chociaż mogę też się tutaj mylić. I teraz tak. Obsługiwane układy przez ten programator. Ja mam kość MX i C, czyli Macronixa. I tutaj patrzcie, o co chodzi. Ja mam kość dokładnie. Moja jest z końcówką 6406E na końcu. 6406E, dokładnie taki sam numer jak jest tutaj. I troszeczkę obawiam się, czy będę mógł sflaszować tą kość, bo tutaj niestety najwyższa to jest 6405. Ale to już sobie zobaczymy w programie, właśnie od tego programatora, bo już powiem Wam, że i tak sobie pobrałem z internetu programy. No i tak to wygląda tutaj, jeżeli chodzi o Allegro. Jeżeli chodzi o te programy do tego programatora, to nie to. To znalazłem stronkę taką, jak tutaj widzicie, jest 1.38 wersja. Niestety nie można z niej pobrać, po prostu jakby nie działał serwer i cały czas wywala błąd strony. A szkoda, szkoda, bo na pewno jest dodanych parę rzeczy. DVD Flash, IC, no nawet mamy do DVD-ków 25 serii, set-top boxów, Wi-Fi. Wiecie co, nawet tak się zastanawiam, czy czasami jakiegoś urządzenia specjalnie nie uwalić, dekodera jakiegoś, DVB-T, potem bawić się w naprawianie tego flashu, nie? Ale nie mam takiego dekodera. Jedynie co mógłbym uwalić, to następnego laptopa Acera. Ale na razie nie będę tego robił, ponieważ chcę naprawić Samsunga, jeżeli mi się uda to w ogóle. A jak się uda, to będzie super sprawa. No i programator będzie już na przyszłość, jak coś się uwali, to też będzie można nim coś zrobić. Tak więc tu jest ta stronka z tymi programami. Szkoda, że nie można pobrać tej wersji 1.38. W ogóle gdzieś szukałem na internecie. Jest na ruskich stronkach, ale tam, żeby pobrać, trzeba się zarejestrować. Trochę zabawy jest, na razie sobie odpuściłem. I tutaj jest właśnie cały datasheet tego układu, co ja mam w Samsungu. Dokładnie ta nazwa, ja sobie ją skopiuję. Chwila, bo ktoś do mnie dzwoni. Muszę zrobić pauzę. Ok, sorki za zamieszanie, ale miałem telefon, musiałem odebrać. Ważna sprawa. Tak więc skończyliśmy na tym datasheet. To jest właśnie dokładnie ta kość, co mam w Samsungu. I będziemy
próbowali ją sfleszować wsadem, który pobrałem, i wyobraźcie sobie, że musiałem zapłacić za punkty, żeby pobrać pewien wsad 10 zł. No tak to bywa. Niestety nie wszystko jest za darmo. Chociaż mam jeszcze kilka innych wsadów, które pobrałem za darmo. No ale ten było napisane, że jest do wersji McLaren rewizja 1.2. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najpierw nim sfleszuję w ogóle tą kość. A jak nie wstanie, to będę próbował tymi innymi, co mam. Co tam ludzie pisali właśnie, że działały z rewizją 1.2 niby. No, tu jest ten datasheet. OK, teraz do czego byśmy sobie przeszli? Tu już wam wszystko pokazałem. Czuję, że będzie też troszeczkę długi filmik. Teraz bym przeszedł do rozpakowania paczuszki. Czyli przełączę się w OBS-ie na kamerkę. Jak widzicie, tutaj sobie przykleiłem na taśmie, żeby nie pogubić tych śrubek od laptopa i tak dalej. Tu jest malutki ten układzik, który będziemy flaszowali. I on ma właśnie tą nazwę. Się przykleił skubaniec. Nie chcę go jakoś uszkodzić. Widzicie? To jest ten Macronixa MXIC IC. Dokładnie 25L646E. Żeby go nie zgubić, sobie odłożę go na bok. I teraz rozpakujmy paczuszkę z programatorem. OK. Zapakowane, paragon jest, firma uczciwa. Odłożymy sobie na bok. I teraz rozpakujemy sobie, co tam jest dokładnie. Tak, gdzie to było klejone? Tutaj, czyli tutaj sobie natniemy. Tutaj też. Takiej folii bąbelkowej było to zapakowane. Spoko. Nie mam żadnych zastrzeżeń. I teraz sam programator jest w takim foliowym woreczku, którego rozetniemy. Oczywiście sobie złożę nóż, żeby się nie zaciąć przez przypadek. Dobra. I zobaczmy, co my tutaj mamy w środku. Sam programator, płytkę i takie tutaj piny 4. No więc tak, najpierw zobaczmy sobie tą płyteczkę, co to jest. To jest właśnie płytka, na której będę mógł sobie chyba położyć ten układ, bo jest, są nóżki 1, 4, 5 i 8. Czyli chodzi dokładnie o to, jedynka była na kropce, tak? Czyli trzeba będzie go tak dać. Tutaj, widzicie? Że on tak pokazuje. Nawet powiem wam, że nie będę tego lutował. Spróbuję zrobić tak, że przycisnę go jakąś klamerką, klipsem, żeby on tak siedział. No jak wyskoczy jakiś błąd w programowaniu, to znaczy, że po prostu jakaś nóżka nie dolegała. Oczywiście wszystko musi być wyczyszczone ładnie izopropanolem. Też to zrobię. I to będę musiał sobie pewnie jakoś tutaj połączyć, z tego co się domyślam. Jest GND. Zobaczmy sobie ten programator, jak on wygląda. Mamy tutaj 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pinów plus 3 tutaj na górze. Tutaj mamy jeszcze. Zastanawiam się, czy nie mógłbym włożyć też do tego tutaj i go programować. Tylko czy tak dam rady zrobić? O... Jezu, spadł mi, ale fuksior. Czy w ogóle dałbym radę tak go umieścić? Nie. Nie da rady.
Nie da rady tak zrobić w ogóle. To musiałoby mieć jakieś takie układy, które mają dłuższe nóżki. Także trzeba będzie się bawić z tą płytką tutaj dodatkowo. Nie jest problem, bo mam kabelki od Arduino. Także ja sobie to jakoś połączę z tym tutaj. Fajnie. No i co? Tak wygląda cała płytka. Jest jakiś też układ, na którym jest napisane CH 361A, jakiś numer. No i tak to wygląda. Tani programatorek, dzięki któremu może uda się uratować tą kość BIOS-u i przywrócić do życia mojego laptopa Samsunga, na którym cały czas działałem. Dobra, nagrywam 11 minut. Co wam jeszcze chciałbym pokazać? No widzieliście, jak wygląda programator, rozpakowanie paczki. No to teraz wam pokażę jeszcze jedną sprawę, mianowicie uruchomiony program. Program i to będzie. Zrobimy to w ten sposób, że ja się tutaj podłączę do w OBS-ie do pewnej opcji. O, mam. I to jest ten programik. Wersja 1.34. Ja teraz się przełączę na ten program i pokażę wam o programie 1.34. A nie, tego nie widzicie, tego okienka wyskakującego. Musiałbym przechwytywać cały pulpit. No dobrze. Musicie mi zaufać, że to jest 1.34 na 100%. I teraz sobie znajdziemy tego chipa. Jeszcze chwilę. Też nie będzie widać, tak? Mikrochip. Nie, to nie to będzie. 24 EEPROM. Też chyba nie to. 2526 SPX jest MX-a. W sumie trochę jest. No nie widzicie, kurczę, tego menu rozwijanego, bo jednak OBS nie potrafi przechwycić jakby okienek wyskakujących. Sobie ustawiam MX-a. I tutaj mamy, o Jezu, jest mój. Miałem dokładnie tą kość. Super! Pojemność 8 MB, 64 megabity. No zgadza się. Ale czat. No to jesteśmy, że tak powiem, w domu. Bez problemu ją powinienem zaprogramować w takim bądź razie. Dokładnie to jest to. Nawet sobie wejdziemy MX25L 646E. Jeszcze przełączę się na Firefoxa i pokażę wam datasheet. I to jest właśnie dokładnie to. MX25L 646E. 64 Mbit CMOS Serial Flash. Tutaj mamy cały opis. Co prawda nie muszę się bawić jakieś podłączanie pod tego, pod tą kość kabelków, bo będę to robił właśnie na tej płytce. I się przełączę jeszcze raz na programator. No jest. Strasznie dużo jest do MX. O kurczę, nawet na 1,8 V, 2,5 V. Wow. Dobra, spróbujemy sobie zrobić coś takiego. Znajdź. Ja sobie tutaj skopiuję tą nazwę, wkleję. Wy tego właśnie nie widzicie, szkoda.
Znalazł, no, znajduje. Bez problemu. Dobra, na razie i tak nie będę mógł się bawić w programowanie, bo jeszcze muszę przestudiować parę rzeczy, porobić tą płytkę. Się przyłączę na P9. Także jest super, bo programator obsługuje tą kość. Także. Aha, jeszcze mogę wam pokazać wsady, ale to nie, to tak wam nie pokażę, bo musiałbym cały pulpit, a tam mam tyle folderów, których nie chciałbym pokazywać i tak dalej. Także ja na tym zakończę filmik. To będzie jakby taka druga część przygotowawcza do głównej procedury, czyli programowania. Tak chyba naprawdę sobie myślę teraz, że to będą cztery części, takie cztery etapy. To jest drugi, pokazanie wam, jak to wszystko wygląda, jak przyszło i tak dalej. Trzeci etap to będzie programowanie tej kości. Jeżeli wszystko się uda, fajnie będzie. Też będę wam to pokazywał. To czwartym etapem będzie już wlutowanie tej kości do laptopa i będziemy próbowali go odpalić. Zobaczymy, co się będzie działo z różnymi wsadami. Oczywiście informacje zamieszczę, jaki jest wsad pod opisem tam filmu, jaki to jest model płyty i tak dalej. Linka do wsadu też zamieszczę, żeby nie było, że po prostu trzeba ganiać po jakichś forach, prosić się i tak dalej, bo to myślę, że takie wsady powinny być za darmo. I to było na tyle. Mam nadzieję, że się podobał filmik. Jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. Pozdrawiam, trzymajcie się.